Patryku, odbył się Kongres Kobiet Sukcesu w Szczecinie. Jesteś pomysłodawcą, a jednocześnie organizatorem. Powiedz, do kogo to wydarzenie było skierowane, do jakiej grupy docelowej? Nasze imprezy Dzień Kobiet Sukcesu, no to przede wszystkim są to imprezy skierowane do dziewczyn, które już osiągnęły sukces, albo te, które właśnie dopiero chcą go osiągnąć i nie wiedzą, jak to zrobić i potrzebują inspiracji. A poprzez nasze imprezy mogą poznać wiele inspirujących kobiet, które już osiągnęły sukces. Czy to była akurat walka z rakiem, które dla nich jest największym życiowym sukcesem, czy też walka z inną chorobą, założenie firmy, albo tak jak jedna z uczestniczek naszego wczorajszego kongresu, czyli Maja Plich, która tak naprawdę przeszła już kilka różnych etapów w swoim życiu, zmieniała te biznesy wszystkie po to, by odnaleźć właśnie ten swój jeden, jedyny wybrany. No i właśnie do takich dziewczyn jest skierowany nasz kongres, czyli do dziewczyn, które chcą osiągnąć sukces albo szukają kolejnej inspiracji. No właśnie wyprzedziłeś moje kolejne pytanie, czym kierowałeś się przy wyborze w trakcie właśnie plebiscytu, jeżeli chodzi o nagrodzenie poszczególnych firm albo osobowości. Jakie to były, jeżeli chodzi o ciebie osobiście, założenia? W jaki sposób dokonywaliście selekcji danych osób i firm? Wiesz co, to co dla nas jest najważniejsze, to to, żeby rzeczywiście firmy i ludzie, którzy biorą udział, nasi prelegenci, którzy biorą udział w tych wydarzeniach, no to dla nas jest najważniejsze to, żeby prezentowały coś wyjątkowego swoją osobą. Wiele razy akurat przy wcześniejszych edycjach, czy to w Bydgoszczy, w Poznaniu i tak dalej, zarzucano nam to, że na tych imprezach niektórzy ludzie, którzy nie potrafili tego zrozumieć, jest mydło i powidło, bo z jednej strony dziewczyna walcząca z rakiem, z drugiej strony fotografka, z trzeciej strony w ogóle medycyna estetyczna, a zaraz przychodzi w ogóle kolejne smutne tematy albo bardzo poważne osoby, bardzo poważne tematy jak porwania osób i tak dalej. Więc nam zależy to, żeby każda osoba odnalazła coś dla siebie. Więc dla nas ta osobowość prelegenta musi być na tyle ciekawa, albo to, co sobą prezentuje, musi rzeczywiście przedstawiać to coś. No, a dzisiejszy świat jest taki, no, że kobiety nie radzą sobie, może nie tyle, co nie radzą sobie, ale bardzo im pomaga medycyna estetyczna, która się stała po prostu jak wizyta u dentysty. Więc to jest coś normalnego, no i muszą o siebie dbać, chcemy pokazać, jak kobiety mogą o siebie zadbać, jak mogą się spełnić, jak mogą docenić swoje piękne wewnętrzne ja. Warto tutaj podkreślić, przynajmniej moim zdaniem, iż sama gala była dość nietuzinkowa, ponieważ mieliśmy okazję jednak wysłuchać wiele prelekcji, wiele wykładów, wiele wypowiedzi znanych osób. Powiedz, która to już była edycja z rzędu i kiedy będzie następna, w którym mieście tym razem? To już była trzecia edycja, pierwsza miała miejsce rok temu w Poznaniu. Kolejna była w Bydgoszczy, teraz jesteśmy w Szczecinie, planujemy najbliższe edycje jeszcze znowu Poznań, coś wielkiego, mam nadzieję, że to będzie wrzesień, Warszawa również. No i wczoraj dostaliśmy również kolejną propozycję zrobienia eventu tutaj w Szczecinie, który jest trudnym miastem, no ale taka propozycja padła, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli Kongres Kobiet Sukcesu odbywa się cyklicznie co pół roku? Nie, to nie jest pół roku. To jest po prostu wtedy, kiedy wiesz, kiedy ja gdzieś między swoimi innymi projektami mam po prostu czas, mam ochotę zrobić coś takiego. Razem z Margaretą siadamy i zaczynamy rzeczywiście pracować nad kolejnym takim kongresem, więc tutaj też wielkie podziękowania dla Margarety, która rzeczywiście bardzo, bardzo mocno pomaga. Proszę powiedzieć, ile łącznie firm i osób zostało nagrodzonych podczas tegorocznej gali? Podczas tegorocznej, tej w Szczecinie przynajmniej, zostało nagrodzonych, Jezus. Nie powiem teraz dokładnie, bo nie liczyłem nawet, ale to z tego, co mi się wydaje, to było chyba 9 różnych firm, w tym między innymi program Sanatorium Miłości, no i oczywiście wasza telewizja. To, co jest dla nas najważniejsze, to te nagrody są po to, nie po to, tak jak wiadomo, są inne plebiscyty, gdzie nagrody można kupić. Tutaj zależy nam na tym, żeby rzeczywiście nagradzać ludzi, którzy są inspiracją dla innych, albo firmy, które bardzo kobietom pomagają. Ja jako mężczyzna pracuję najczęściej właśnie z kobietami, I powiem wam, że naprawdę kobiety są na tyle ciekawymi, fajnymi osobami, dużo fajniejsze nawet niż my mężczyźni, bo mają, wiecie, tą swoją osobowość, nieosobowość i tak dalej,
coś co więcej według mnie prezentują, więc fajnie nagradzać kobiety, fajnie nagradzać kobiece biznesy, no bo rzeczywiście w tym momencie jest tendencja zwyżkowa właśnie w tym, że to kobiety się bardziej rozwijają. To jest, widzicie te wszystkie gale, nie gale, konferencje, nie konferencje, chcą się rzeczywiście rozwijać i samoudoskonalać. Więc dlatego nam zależy też na tym, żeby firmy i jeszcze raz te kobiety były nagradzane rzeczywiście naprawdę za swoją działalność.